Z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships, dziś S-189 na tapecie, druga i ostatnia już premka, jeśli chodzi o okręty podwodne, przynajmniej na dzień dzisiejszy, podejrzewam, że jeszcze coś będzie dorzucane. Okręcik zupełnie do innej gry niż Godzilla, niż I-56, z tego względu, że tutaj kamuflaż jest 5,5, a nie 7,1. Więc okręt z jednym z najlepszych kamo w grze. Możemy podejść bardzo blisko i wystrzelić zwykłe torpedy, które mają bardzo przyjemne parametry. Jak widzicie, może tutaj będzie lepiej pokazane. Są cztery torpedy na przodzie, dwie na rufie i 14300 przyłożenie z torpedy, 78 węzłów. Wykrywalność torpedy jest 2 km, więc czas na reakcję jakiś tam jest, ale zazwyczaj wystrzeliwujemy ją naprawdę blisko przeciwnika. Co za tym idzie, dużo tych torped znajduje cel, zwłaszcza jeśli okręt gdzieś jest tam zajęty z kimś walką i w ogóle się tego nie spodziewa, no bo nie będziemy nic pingać. Sonaru tutaj my używamy właściwie według mnie tylko do walki z podwodniakami, więc jeśli jakiś tutaj zostanie wykryty detektorem, no to możemy sobie użyć torped akustycznie naprowadzanych. One są bardzo mizerne, 5000 tylko obrażeń, więc żeby móc się czymś bronić z podwodniakiem i tyle. Jeśli chodzi o flagowanie, to najważniejsze jest tutaj Julietka i żeby krócej się palić pod wodą i zatapiać pod wodą. Można też oczywiście brać te dwie i to właściwie wszystko. Czasem okręty podwodne się taranują. Wiem, jak się można staranować pod wodą? Można. Więc nawet ta flaga na taranowanie może wam uratować życie i sprawić, że przetrwacie taki taran. Taka ciekawostka. Już dwa razy widziałem, jak się okręty podwodne taranowały, więc czasem to się dzieje. Rzadko, bo rzadko, ale dzieje. Jeśli chodzi o modyfikacje, to nic tutaj za bardzo nie ma do zmiany. Taka opcja jest raczej jedyną. Ten okręt dosyć długo może siedzieć pod wodą, więc możemy podejść do przeciwnika i trochę go pomęczyć. No tutaj ten reload torped 61 sekund jest długi. Co za tym idzie, czasem trzeba będzie uciekać pod wodę właśnie i trochę siedzieć, zanim się coś przeładuje i będzie można się obrócić i znowu strzelić. Ale okręt jest groźny, o wiele prostszy do gry niż Godzilla, to nieporównywalnie prościej się gra. I myślę, że będzie lubiany przez podwodniaków, tak obstawiam. Dobra, zapraszam na bitewki. Jesteśmy. Bitewki będą dwie. Jako że w trochę innych warunkach się będą działy i będą różni przeciwnicy. Tutaj na tej mapie okręty podwodne myślę, że sobie całkiem przyjemnie radzą, z tego względu, że tutaj jest dosyć dużo wolnej przestrzeni. Dla okrętów podwodnych to w miarę dobrze. Można uciekać oczywiście za wyspy przed torpedami, tu się nic nie zmienia. Dlatego jeśli jest gdzieś jakaś mapa, gdzie mamy dużo właśnie wysepek, no to trudniej storpić z tego względu właśnie, że co chwila ktoś może gdzieś tam się chować za wyspą i te torpedy nie zdążą go znaleźć. Dlatego takie mapy są trochę trudniejsze, jeśli chodzi o wykorzystanie podwodniaka. Najgorsza sprawa to zawsze niszczarki. To są okręty, które będą nas bardzo skutecznie zwalczały. No i inne niszczyciele, które nas będą pokazywać. I lotnie, i pancerniki, i krążowniki, które będą nas niszczyć, więc tak naprawdę boimy się wszystkiego. Gra na podwodniaku jest cały czas jednym wielkim zagrożeniem. Chyba cały czas, naprawdę nie wiem czemu, podwodniaki są uważane za najbardziej znienawidzoną klasę. Nie mam pojęcia, jak można
jak coś mogło przeskoczyć lotnie, tym bardziej, że podwodniaków jest zwłaszcza na wysokich tierach mniej niż lotni. I jak wam pokazuję na streamach cały czas, topię ich bez większego problemu. Więc no chciałbym tak szybko i skutecznie topić lotniskowce jak podwodniaki. Dla mnie one nie stanowią wielkiego zagrożenia. Jest bardzo mało dobrych graczy na nich. Co za tym idzie, szansa, po pierwsze, że spotkacie podwodniaka jest mała, a po drugie, że spotkacie dobrego podwodniaka jest już w ogóle minimalna. A nawet jeśli do tego dojdzie, to i tak może być sytuacja taka, że będzie on po drugiej stronie mapy i w ogóle go nie będziecie widzieć przez całą bitwę. Więc no, nie wiem czego tu się bać. Tutaj znowu się ustawiam tak, żeby mieć fajne bicie na jakieś okręty, które będą chciały gdzieś tutaj wyjść za wyspy, zaskoczyć je, storpedować. To są najlepsze akcje na okrętach podwodnych. Dla mnie rewelacja. Właśnie takie ataki lubię najbardziej, kiedy się nikt ich za bardzo nie spodziewa. I tutaj jeśli chodzi o pancerniki, te torpedy, one bardzo dobrze czują. Zobaczcie, jak wchodzi, jak w masełko. I od razu 42 tysiące. I podwodniak zrobił ładne sito. Okręt jest już na dobicie i do portu. Więc pod tym względem, jeśli chodzi o S-189, bardzo konkretne ma tutaj przyłożenia. Zwłaszcza na jakieś tam okręty, jak nas rzuci na szóstki, to naprawdę można kroić srogo. Tutaj wszystkie okręty bez wyjątku. Najtrudniej oczywiście będzie polować cały czas na niszczyciele na tym okręcie. No i na okręty podwodne też. Mówmy się, że nie jest to amerykańska jednostka, która najfajniej poluje na okręty podwodne. No ale można coś tam się pobronić. Zobaczcie, jak oszczędnie jedną torpedę sobie posłałem. Po co marnować środki? Ale tutaj tak naprawdę mogłem posłać dwie. Na wszelki wypadek, jakby ta jedna tak nie za bardzo siadła, jeśli chodzi o losowania RNG. A na szczęście w miarę ładnie tutaj poszło. Co do bitwy, jak widzicie, już coraz bardziej wygląda na przegraną. Nie wiem, co nasz lotniskowiec robi. Zobaczcie, gdzie jest pobieda. Fantastyczna miejscówka dla lotni. No ale cóż, po co się udawać na przykład na J1? Można się udać zawsze na kapa i spróbować tam się ukryć. Na pewno nikt nas nie znajdzie. Właśnie niszczyciel zaraz praktycznie wejdzie na pokład naszej lotni. O życie. Tutaj Richelieu. Dosyć przyjemny pancernik. I znowu podejście. Ale zobaczcie, tutaj już jest tak naprawdę. Nie byłem pewien, czy on do końca tutaj mi wyskoczy i czy go dobrze storpię. Widzicie, margines błędu już był tutaj. Prawie, jakby trochę szybciej przyhamował i tak nie wyskoczył, no to mógł to wyminąć. Na szczęście bardziej tutaj się zajmował naszym pancernikiem. Też Richelieu. Myślę, że się nie spodziewał takich niespodzianek. Zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o wykrycie teraz takiego okrętu podwodnego, to jest bardzo trudne. Nic nie pinga, więc mogę być daleko, mogę być blisko. Trzeba na czuja torpić. Ogólnie, jeśli taki okręt torpedowy 189, tej 56 jest łatwiej wykryć, ale S-189 gdzieś was nęka, no to musicie patrzeć, z którego mniej więcej sektora to idzie. Torpedki płyną. I to cóż, trzeba prosić o pomoc kogoś z sonarem, jakiś niszczyciel lotnie, żeby postawiła tam samoloty. No i wtedy już będzie wzrastało
szansę na wykrycie takiego podwodniaka. Sami sobie na pancerniku możecie nie poradzić, będzie trudno. Tyle, że wystarczy raz pokazać pozycję tego okrętu podwodnego i potem już na nim siedzieć ostro, cały czas starać się, żeby nie miał gdzie zaczerpnąć powietrza. Jak widzicie, ten tlen się szybko kończy. To się tak wydaje, że go jest dużo, ale wierzcie mi, nie ma dużo. Tutaj zobaczcie, już ta bombka dobrze była puszczona. I 1/4 HP znika. Więc zniszczenie podwodniaka jest tego również bardzo proste. Jeśli się oczywiście wie, gdzie on jest. I tutaj kluczowa rola każdego gracza na podwodniaku jest taka, żeby przeciwnik nie wiedział, gdzie jesteśmy. Wtedy ten okręt i każdy inny podwodniak jest bardzo groźny. No ale oczywiście nie wszystkie podwodniaki mogą tak grać. Amerykańskie i niemieckie w większości będą grały na pingi i będą zdradzać swoje pozycje. Tam trzeba się nauczyć po prostu grać tak, żeby mimo tego, że namierzamy sonarem, to żeby przeciwnik nie mógł dobrze zrzucić bomb głębinowych na nas. Inny gameplay, zupełnie inny gameplay. Tutaj jest na S-189 inne podejście do przeciwnika i co za tym idzie. Nie musimy się martwić to, że pingamy i że ktoś nas namierza. Wie, gdzie jesteśmy. No tutaj właśnie trzeba cały czas zrobić takie podejście, żeby nie wykryły nas żadne samoloty, nie wykryły nas inne okręty podwodne i niszczyciele. I takie podejście zrobić wtedy do przeciwnika dosyć czyste. Można też jeszcze, żeby zmylić w ogóle przeciwnika, puszczać te 4 torpedy, nie jedna za drugą, tylko obok siebie. Wtedy będzie to wyglądało tak, jakby jakiś niszczyciel z jednej wyrzutni odpalił 4 torpedy. Nie będzie w ogóle mogło istnieć podejrzenie, że to nie były torpedy z podwodniaka. Jak już chce się być aż takim cwaniakiem. Ale nie wiem, czy to jest tak do końca potrzebne. Czasem trzeba torpić jedna za drugą, bo kurs jest dobry ustawiony. I tyle. Tutaj jak widzicie, bitwa jeszcze na ten moment taka, że może coś się uda. Tyle, że przeciwnik ma lotnię. I to lotnię, która jest, no, co by nie mówić, lepsza od naszej. Nie wiem, czemu nasza lotnia tam się udała w to miejsce i tam padła tak pewnie. Dla mnie zagadka, co się tam działo. Bo trzeba by było prześledzić, może coś się działo, że gdzieś tam została wykurzona, ale i tak w takie miejsce uciekać trochę nie do obrony ta decyzja. I tutaj kolejna sprawa. Bardzo prosto jest stwierdzić, że jesteście na kapie, jak zaczniecie go kapować. Wystarczy sprawdzić na mapę. 2 pancerniki nasze są gdzie indziej, więc jeśli ja wpływam teraz na kapa, no to przeciwnik już ma informację, że podwodniak jest na kapie. I też ma informację gdzie. No mogę wpływać tylko od tej strony, bo tamtej by mnie widzieli i raczej bez szans. Więc wpłynięcie tutaj od razu informuje przeciwnika, że jestem. I takie niby małe rzeczy zmieniają naszą sytuację. Jeśli bym tutaj się zanurzył na peryskopową, to bym nie zdradzał wtedy swojej pozycji, bo w głębokości peryskopowej nie kapujemy i przeciwnik w ogóle nie ma pojęcia, że ktoś tutaj sobie, a konkretnie podwodniak, jest. Taka ciekawostka, ale myślę, że dosyć istotna dla powodzenia niejednej misji. Pamiętajcie też, żeby dobrze zarządzać tutaj swoim czasem pod wodą i jak najczęściej być na wodzie, żeby się on ładował. Zobaczcie, już sobie tutaj lecą samoloty, już nas mogą pokazać, na 2 km wykryć i będzie pozamiatane. Już tutaj, proszę bardzo, widzicie? Już poszły bombki prawie celnie. Już chłopcy wiedzą, co się kroi. No jak widzicie, bitwa już jest przegrana. Niestety. Ja jeszcze tutaj oczywiście musiałem zapolować trochę na lotnię, bo czemu nie? I odkryłem właśnie ten auto. Tutaj kolejne bombki.
Odkryłem tutaj ten system automatyczny lotnik, która wypuszcza sobie samoloty. Sprawdziłem to wczoraj na streamie, o tym mówiliśmy. Sobie posprawdzałem, faktycznie lotnie mają taki automat, że samolocik sobie z bombką startuje, jak tylko nas zauważy. Tutaj też to będzie widoczne. A więc... lotnia samograj. Nic nie musi robić, wszystko samo się robi. Dobrze, że samoloty same nie latają i nie atakują przeciwnika, a gracz musi tylko w jednej stronie fajka czy cygaro, w drugiej kawka i o, dobrze się gra, dobrze się gra. No, aż tak dobrze na szczęście nie ma. Nie, żeby nie było. Ja się cały czas nabijam z lotni. Nie mam nic przeciwko graczom na lotni, ani nic takiego. Klasa jak każda inna. To znaczy zupełnie inna od wszystkich innych klas, ale no jest sobie i jak komuś się na niej dobrze gra, niech się dobrze bawi. Mi to nam absolutnie nie przeszkadza. Zobaczcie, teraz zostałem wykryty i od razu startuje samolocik, który tutaj zrzuca ładuneczki. No tak to wygląda. Nie wiem, co ile on startuje, czy on ma ich tam nieskończoną ilość i jak tylko co dwie sekundy się będę pojawiał, to co dwie sekundy będzie mnie zrzucał na głowę, czy nie? Czy jest tam jakiś mechanizm, że... O, czeka, ładna, celna bombka. Czy jest tam jakiś mechanizm, który się odnawia, na przykład po 30 sekundach, po 20, 10, nie wiem. No tak czy siak wiadomo, wszyscy mi tutaj na głowę zrzucają, ile się da. Więc koniec jest bliski, moi drodzy. To wygląda. Jeszcze druga bitewka. Inny teren, inni przeciwnicy. Zobaczycie, że zupełnie inaczej się gra. I jesteśmy. Tutaj też dużo otwartej przestrzeni. Więc można sobie pozawracać. Potorpić również z tylnych wyrzutni, po co się mają marnować. Jak widzicie, jestem cały czas lokalizowany. To jest kolejna rzecz, która... to jest mega przegięty perk tak naprawdę i moim osobistym zdaniem bardzo lamerski. No ale jest, można go używać, to nie cheat. On działa również, jak widać, na okręty podwodne, więc możecie sobie w ten sposób również namierzać podwodniaki i mimo, że nie widzicie, to wiecie, że tutaj sobie jakiś będzie siedział. Jeśli chodzi o torpienie, tak jak tutaj, to dobrze jest właśnie popłynąć bardziej na bok, żeby kąt był przyjemniejszy. Widzicie, teraz na przykład kąt już jest o wiele lepszy. Przeciwnik ma o wiele trudniej, żeby takie torpedy miałby jakby wyminąć. Zawsze warto ustawiać się na burcie, żeby torpić przeciwnika po prostu w burtę, a nie w przód czy też w tył, bo no, trochę mniejsza powierzchnia i łatwiej jest wyminąć, umówmy się. A obrócić cały okręt, jak idą torpedy w burtę, już jest trudniej. Łatwiej jest zebrać wtedy salwkę torpedową. No, ale to każdy doświadczony gracz na okrętach torpedowych wie. Kolejna dosyć ciekawa sprawa, to powiem wam, że jak się trochę ogra na okrętach podwodnych i więcej zagra bitewek, to taki mały bonus, wydaje mi się, że się też lepiej torpi na niszczarkach. Tutaj jest troszkę inna mechanika torpienia. Nie mówię tutaj o tych sonarowych, bo to jest zupełnie co innego. Chodzi mi o takich właśnie torpieniach tutaj. Jak to są torpedy jak każde inne, prawda? Po prostu lecą tam, gdzie wystrzelisz i tyle. Zobaczcie tutaj też ten moment wyczekania. Każdy już by torpił. Zobaczcie na odległość. To jest 2,1. Praktycznie jestem już na tym okręcie. A i tak, spójrzcie, tak blisko było torpione, a i tak część torped... Jedna nie trafiła. Jedna nie trafiła. Jakby miał więcej hapsa, byłby kłopot. Zobaczcie, jeszcze zdążył dwa samoloty wysłać. Więc naprawdę, tutaj margines błędu jest znikomy.
Wszyscy za wszelką cenę chcą was zniszczyć. I szybko reagują, trzeba przyznać. No tutaj znalazłem jeszcze free fraga. Bardzo przyjemna sprawa. I możecie, zobaczcie, na tym free fragu też sobie zobaczyć, że co mi się bardzo podoba na podwodniakach, właśnie wystrzeliwanie torped, one lecą w punkt. Na tej jednej torpedzie nie ma żadnego RNG, że troszkę może ściągnie ją w lewo, troszkę może w prawo, nie, leci tam, gdzie celujecie. To są headshoty. Więc to jest również spoko sprawa, że po prostu macie headshociki i wszystko zależy od was. Jak precyzyjnie wycelujecie i torpeda będzie miała podane właściwy tor, no to znajdzie cel, chyba że cel oczywiście będzie bardzo zwrotny i szybko zareaguje, ale w przeciwnym razie tutaj właśnie ten okręt jest bardzo dobrym testem. Tutaj nie może być tak, że coś nie wejdzie. Musielibyście źle wymierzyć. Więc dla wszystkich graczy, których denerwuje RNG, zwłaszcza na torpedach, to i będą bardzo zadowoleni, że bardzo wszystko wsiadło tam, gdzie było celowane. Nie ma opcji, żeby nie siadło. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba, bo jak torpię zniszczarki, to czasem te dziury między torpedami są tak wielkie, że rozpacz. Tutaj ktoś napisał, żeby mnie reportować. Taka ciekawostka. I zobaczcie, popełniłem tutaj błąd. Widzicie, patrzę bardziej na ten okręt z boku i wszedłem w tego tonącego zasięg widzenia. On jeszcze nie zatonął. Ja już tam dalej go nie torpiłem, no bo tak jak mówię, tam ma dwa zalania. Ale zbliżyłem się na te 5-5, zostałem wykryty i to był błąd. To był błąd, ale grając podwodniakiem jest coś takiego, że się bardzo, masz takie widzenie jak ciężki jeździec w zbroi płytowej, gdzie ma ten hełm taki, że tylko wizjer i widzi przed siebie, pod małym kątem. I tak się często gra niestety na podwodniaku, na tym się złapałem, że się skupiasz tylko na tym, co przed tobą i olać to, że z boku idzie na ciebie niszczyciel. To nie jest ważne. No. Nie wiem, czemu tak na podwodniaku się odpala i trzeba się tego oduczać, bo to jest zgubne i prowadzi do szybkiej wizyty w porcie. Ale tak jest, może przez ten stożek, że jest taki właśnie jak hełm nałożony na głowę i ogranicza nam pole widzenia. Tutaj te bombki znowu bardzo dobrze rzucone. Prawie w punkt, już musiałem zmieniać kierunek, a i tak jak widzicie dostałem. Dziura poniżej linii wody, szybko nas zalewa. Ten gracz tutaj próbował dobrze sobie ze mną walczyć. I zobaczcie, co chwilę tutaj to lotnictwo będzie mnie nękać. I teraz też jak taki okręt wie, że jest podwodniak, o wiele trudniej jest go storpedować. No bo on może sobie się kręcić w lewo, prawo. A te torpedy nie są naprowadzane akustycznie, więc jak je wystrzeliłem tak, a nie inaczej, gościu zmieni kierunek, to nie wejdzie. A tak jak mówiłem, no czas reloadu tych torped to jest minuta, więc zobaczcie, jak długo trzeba się tutaj naczekać, żeby móc odpowiedzieć, a przeciwnik jest bliziutko. No jest opcja oczywiście odwrócenia się i przywalenia z rufowych. Już teraz jeszcze dodatkowo obracam się w taką stronę, że mam świetny kąt i będzie już, myślę, że dosyć trudno wyminąć te torpedki, prezenciki. I tak naprawdę no tutaj obracam się dalej w tą stronę, bo szybciej to ten okręt zrobi ten nawrót, ale lepiej by mi było obracać się w drugą tak naprawdę. Wtedy miałbym jeszcze lepszy kąt wystrzelenia torped. No niemniej ten okręt i tak już idzie pod wodę, więc bez różnicy za bardzo. Zrobił spory błąd, bo przyhamował. Jak na ciężkim sprzęcie zaczynacie hamować, to wam spada manewrowość. Więc mówię to z ciężkim sercem, ale rada taka dla wszystkich tych, którzy są atakowani przez podwodniaka. Nie wytracajcie prędkości w żadnym razie. Cały czas musicie iść na pełnej kicie, żeby móc ostro manewrować.
bo te torpedy po prostu i akustyczne, i zwykłe będą miały łatwiejszą robotę. Więc nie musicie ułatwiać. Nie musicie ułatwiać. Nie, już jest dużo graczy, którzy wiedzą, jak unikać akustycznych torped, więc trzeba się naprawdę tam napocić, żeby coś ugrać. Więc no to jest odpowiedź. To jest odpowiedź na takich graczy. Tutaj się tych torped mogą nie spodziewać i no, takie kuku. Kuku niespodzianka. Ale za dużo tych okrętów nie ma. One wypadają bodajże tylko z kontenera. Nie można ich za bardzo kupić. Tutaj jak widzicie, sobie chciałem namierzyć Halanda i przez chwilę R-ki używał. Więc pojawia się wtedy na takim okręcie X-ik. I to jest informacja, że sonar nie będzie działał. No a co za tym idzie, torpedy akustyczne nie będą miały namiaru. Ale to tylko wtedy, kiedy RK jest aktywna. No tutaj oczywiście na kozaka mogę sobie iść, na niszczyciel, jak mam dużą flotę w okolicy swoją, która niszczyciela szybciutko zbaci, to można kozaczyć. Ale tak jak nie ma się pleców, to każdy niszczyciel to jest chwila grozy, zwłaszcza jak idzie na was. Tutaj dużo osób słusznie mówiło, że jak się wykryje podwodniaka, to cała naprzód i na niego. Ale pamiętajcie też, że jeśli traficie na tych najlepszych graczy na podwodniakach, to oni wiedzą, jak rozwalić niszczyciel, który na nich idzie. Jest to mega trudne, wymaga już turbo skilla, a jest możliwe. I to nawet przy użyciu, wtedy się używa torped, te, które zadają największe uszkodzenia i są najszybsze, w zależności od okrętu, ale bez namiaru. Po prostu jak jesteście już gdzieś 2,5-3 km od takiego okrętu podwodnego, on się wynurza i wywala wam wszystko w twarz. I wtedy jak właśnie bardzo dobrze torpi, no to niszczarka, mimo że jest tak blisko, mimo że jest wąziutka i tak dalej, no to nagle jak idzie idą cztery torpedy na punkt, można złapać jedną, dwie, a to zazwyczaj może wystarczyć, żeby niszczyciel już skończył grę. Tego no... Zawsze jest jakaś opcja zniszczenia takiej niszczarki, ale tak jak mówię, jest minimalna. To jest bardzo trudna sprawa do zrobienia. No co zrobić? Życie okrętu podwodnego jest ciężkie, ale jak widzicie S-189, bardzo dobry niszczyciel. To może być niszczyciel ciężkiego sprzętu, bo podobnie jak Godzilla doskonale nadaje się do rozwalania wszystkiego, co wolne, wszystkiego, co długie. Dobrze się wtedy torpi i efekty są takie, jak widać na załączonym obrazku. Bitwa już ma się ku końcowi. Ja polecam. On jest 189 według mnie najlepszą premką. Z tego względu, że jest dosyć prosta w obsłudze. Nie tak jak japońska. Japońska jest bardzo trudna. No to ma swoje zalety, ale mam dużo wad. Ten ma więcej zalet niż wad. Więc myślę, że będzie się podobał. No i tyle na dziś. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam na streamki o 20:00. I udanych łowów. Bye bye.